Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku Titled Grail The Fall of Avalon. Słuchajcie, no co, no kontynuujemy naszą przygodę. Mamy do zrobienia jeszcze parę rzeczy. Między innymi ten jedwabny szlak musimy kontynuować. No, nie musimy, ale myślę, że wypadałoby. Więc zróbmy sobie szybką podróż do twierdzy, która jest tuż obok. Mam nadzieję, że tu się nie zrespili przeciwnicy. Nie zrespili się. I idźmy może w tamtą stronę, tylko zastanawiam się, którędy. No teoretycznie tędy byłby najlepszy szlak, ale nie byłbym sobą, gdybyśmy nie poszli w inne miejsce, więc idziemy tędy. Najpierw pójdziemy sobie tutaj, bo jestem ciekaw, co tutaj się znajduje. A zdecydowanie wygląda to jakaś zatoczka z czymś być może ciekawym. Może jakiś istereczek, może jakiś lucik. O. Coś tu się... Cicha Silla. O kurwa, on wygląda jak mocny, wiecie? No trudno. O kurwa, nie trafiłem. O nie! Dobra, on jest... Dobra, on... ty! Silla, uspokój się! Tak średnio mi wszedł ten unik, a raczej to parowanie. No kurna, no co jest? Nie wchodzi to parowanie w ogóle. Dobra. Trzeba to skończyć. Dobra. Żegnaj, Silla. Miło było cię poznać. Znaczy niekoniecznie. O kurwa. O! Sorry! Idźmy stąd już. Ty, ale czekaj, bo tu taki obóz jest i co, i ona sama tu została? O co tu kaman? Gdzie są wszyscy? Gdzie są jej koledzy, kamraci, przyjaciele? I znowu nie mam... Trzeba by było wrócić, słuchajcie. Trzeba by było wrócić. Minus hałas i minus widoczność. To są fajne rzeczy, ale nie dla mnie, więc ja raczej wjeżdżam tu na grubo. Nie ma zabawy. To nie jest gra dla mięczoków. Jak to? O, dobra, udało się. Napar śmiałka, kamień ślifie. Szczerze? Jak na bardzo trudny zamek liczyłem na coś ciekawszego, nie? A tu wyszło jak zwykle. Ale jest dźwięk, jakbyśmy się mieli z kimś bić. I w ogóle tak bardzo te... Nie wiem, czy wy to słyszycie tak mocno na nagraniu, ale jak jest, jak się pojawia ta muzyka z tej gry, to ona troszeczkę brzmi jak ta z Wiedźmina. I taki fajny klimacik w tym wszystkim wpada, nie? Serio, serio. Dobra, czy coś tu jest ciekawego? Co to? Mogę to zebrać? A nie, to trawa. Jezus, napaliłem się jak szczerbaty na suchary i się okazało, że to zwykła trawa, nie? Dobra, nadmorska posiadłość. No, faktycznie wygląda trochę jak posiadłość. No, halo, gro, przepraszam bardzo. Możemy je puścić, dobra, możemy wejść do środka na pewno. Pytanie tylko, co nas czeka w środku? Ale tego się dowiemy zaraz, nie? Dobry! O kurwa. Dobra, na pewno są tu ciała. Więc trzeba się przygotować. Pamiętniki Anvel Argal. O upadku dworu Czarnocierń. Wuj Eidarn nie żyje, wiem, że powinnam przynajmniej udawać, że czuję żal, lecz nawet do tego nie potrafię się zmusić. Czuję ulgę taką samą jak wtedy, gdy opuściłam tamto okropne miejsce, nie oglądając się za siebie. Okej. Okay. Dobra, jakbyście chcieli przeczytać, to zostawiam wam tak. Cyk, pyk i myk. Proszę bardzo. Nie wiem, czy te pamiętniki coś nam dadzą, ale... Niech będą. Tu ogólnie niewiele jest. Jakieś jagody, takie rzeczy. Szczerze? Wiecie, czego mi brakuje w tej grze teraz? Żeby stąd
był widok na to morze tam. Żeby to był otwarty interior, a nie kurna... Bo szczerze, traci to cały taki urok, nie? Jak podchodzisz, myślisz sobie, wow, ale stąd będzie widok, nie? I wtedy widzisz to. No i wszystko, szlak trafił, nie? Jak krew w piach po prostu. Wymaga klucza do piwnicy posiadłości. O, ciekawe. Ciekawe, czy on tu gdzieś jest? Czy ja go muszę w jakiejś misji zdobyć i dopiero wtedy tu przyjść? No bo w samych ciałach nie widać klucza. Tam wcześniej klucza też nie było. I tu też go nigdzie nie ma. Czyli wniosek z tego, jeszcze tu wrócimy. Jeszcze tu wrócimy. No być może tak jest, że ja po prostu przeskipowałem właśnie teraz pół misji i zabiłem Sile, mimo tego, że nie trzeba było jej zabijać. Znaczy, pewnie trzeba było. Bo nie bez powodu była agresywna. Ale... No może nie musiałem być aż tak niemiły dla niej. Może wypadało po prostu porozmawiać i powiedzieć cześć. Maleńka, co u ciebie słychać? I ona wtedy mówi... No cześć, spierdalaj, nie? No jakby, no bywa, prawda? Bywa, zdarza się, no. I najlepszym, o, myślałem, że ten krzak tak w powietrzu faluje. Zdarza się i najlepszym, no ale co zrobić? Gdzie my mamy iść? Poczekajcie, mapa. Tu po lewej coś jest. To wcale nie tu po lew. O! Mamy kolejny teleport. I mamy jakichś ludzi. I mam nadzieję, że to będą ludzie, z którymi nie będę musiał się od razu bić. Dobrze by było, jakbyśmy chociaż troszeczkę porozmawiali. O, marchewki. Pietruszka, mięta, proszę bardzo. Kurwa, na bogato tu mają. Pomidorki? O, cholipa, panowie. No. Panowie i pani. Witam panią serdecznie, witam. A nie, to pan. O, kurwa. O, kurwa! Spierdamy! It's a trap! Dobra, a tak poważnie. Tu z kimś mogę pogadać? Malachy? No malachę. Jedną obok. Już żeśmy rozkminili, że to jednak nie lacha. You look like a worldly, well-traveled person. I'm not wrong, am I? Of course I'm not. Tell me, would you be interested in some incredibly rare, mysterious and precious items? Oczywiście, że tak. Pytasz? Kurna, nie musisz pytać, stary, no pewnie. Then let me introduce you to a one-of-a-kind collection of Arthurian relics. I assure you, you won't see anything like this anywhere else on Avalon. Here's an authentic four-dweller's tooth. And look, a bone from Sir Galahad's little finger. And over here, a fragment of a foot wrap worn by King Arthur himself, along with many other riches. A skąd na pewno, że te relikwie są autentyczne? That is an excellent question. When it comes to relics, authenticity is key. However, I assure you that I possess documents with the appropriate signature and seals, proving that all of these relics and the stories behind them are absolutely true. Przecież to na kilometr z kamem wali. No ale dobra, zobaczmy, co on ma. Kamień mocy Borsa. Ząb pramieszkańca. Nieznany, nieznany. Co tu mamy? Kość Galahada, lewa rękawiczka Gwenfirwar. Włosy z grzywy konia Lancelota, onuca króla Artura. Łuska ze zbroi zielonego rycerza. Drzazga z kostura Merlina i paluch giganta. Kurwa. W sumie jakbyśmy mu opierdolili te rzeczy, które są nam niepotrzebne. A które zabierają nam miejsce, nomen omen. I nie tylko miejsce zresztą. Ataki z ukrycia ten mieczyk sobie zostawię, tylko go trzeba będzie wrzucić w odpowiednie miejsce. Dobra, resztę kostury i całą resztę to wywalamy. Dobra. Ja ci, panie kolego, mogę coś jeszcze sprzedać, coś opindolić. A, bo ja też mam jakieś tam relikty.
Czy ja mogę coś tu jeszcze sprzedać takiego sensownego? Chyba nie, wytrychy to mi się akurat przydadzą. No dobra, mam 4500, to są grosze, więc wykupimy to wszystko. One tak pewnie gówno dają, nie? A, one nadal są nieznane, aha, czyli... Kurwa. Chciałem, że jak je wezmę tu... To one mi się pokażą chociaż jakkolwiek, jako co mogę z nich mieć. A, widzę, że nic z tego, no dobra. Chodź gala, ale w sumie nie straciłem chyba na tym, nie? W sensie to, co mu sprzedałem, mniej więcej chyba się pokryło. Mniej więcej chyba się pokryło z tym, co kupiłem. Więc finalnie nie jestem stratny. A nawet jakbym był, to nie oszukujmy się, to są takie gówniane pieniądze, że... Można sobie na to pozwolić. Dobra, czy ja coś mogę sobie jeszcze tutaj wrzucić? Wrzućmy sobie jakieś rolady czy coś. I tutaj chciałbym ten mieczyk skrytobójcy, ten kieł. Bo jakby faktycznie kogoś tak uś, od tyłu. No, to może by go naraz dupnął nawet. No, taki chytry plan poniekąd. Poniekąd taki chytry plan jest, no ale dobra, co my dalej? Musimy się przeskipować tam na drugą stronę, żeby tam przejść. Co to tutaj jest? Co to kurwa jest? Co to jakaś taka mgła? Ty, a może to ten dziw podchodzi? Ale to się ewidentnie rusza, nie? Ja do tego podchodzę i to się rusza w moją stronę. Co się dzieje? Co się dzieje? Ej, halo! To jest jakiś boss, czy co to jest? Bo ja rozumiem, że oni mówili, że dziw się będzie zbliżał. O kurwa, ale to wygląda, ty. Co jest za cholery? To przejęło tą chatkę, do której ja miałem wejść. I co ja teraz mam zrobić? Jest tu coś, co mogę zebrać, chociaż nie. To chyba idzie w moją stronę, co? Ej, ale teraz jest przypał, bo co ja mam teraz zrobić? Bo podejrzewam, że jak w to wejdę, to umieram od razu. Bo to tak wygląda. Może ja miałem zdążyć, w sensie... Przebiec do tego po prostu, chociaż nie, to się porusza dalej. Ale kurwa creepy to jest. W ogóle jak to wygląda, nie? Jakaś taka maść poruszająca się. Czy z jednej strony spoko, nie? A z drugiej strony mam wrażenie, że mam 3 FPS-y przy tym. Mandragory sobie weźmiemy. Ja podejrzewam, że jakbym w to wbiegł, to bym nie przeżył. No dobra, ale mamy tu wejść do środka. Ej, creepy to as fuck, nie? Ale, znaczy... Kurwa. Nie no spoko. Nie no spoko, naprawdę fajne takie... Tylko żeby więcej takich rzeczy było, albo żeby były jakoś tak... Nie wiem, z jednej strony jest to zaskakujące, a z drugiej strony jakbym to widział cały czas i nic... Co tam się kurwa dzieje? To jakieś duchy chyba są, co? Czyli to wygląda jak jakieś duchy. Dryady! No dobra, to będzie ciekawe. Witam panią Dryadę. O kurwa! Dobra, to... Oj, tu będzie ciężko. Oj, tu będzie ciężko, moi drodzy. To już widać, że tu będzie ciekawie. Tu coś nic. Kurwa. Ej, ale mamy jakieś punkty do rozdania. A, ale tylko tą umiejętność. Kurwa. Ej, może tą percepcję byśmy zrobili, żeby mieć już na 8 po prostu. A w ogóle od którego levela są następne? To od 11. Może by trzeba było przycisnąć tą siłę troszeczkę i wytrzymałość.
Tu jest następna driada na dole. One nie biją jakoś mocno, więc o to się nie martwię. Ale są delikatnie mówiąc... irytujące. I one tak szczerze to w ogóle mnie nie bije. Ej, ona w ogóle mnie nie bije, co jest? No przestań. Jezus, myślałem, że coś tu się zryspiło. A, ten wilk mnie za to bije, dobra. Ona mnie nie bije. A wniosek z tego, że mam pancerz dobry, magiczny. Co tu się... Co tu się od... Co tu się odpierdala, że tak zapytam? A! Bo tu są zwłoki, których nie ma. I się delikutaśnie zbugowało. No trudno, bywa, prawda? Bywa. I w najlepszych grach się zdarza. Dobra, co my tu mamy? Wybuch kryształów lodu. A, dobra, to pocisk po prostu. Stanowisko alchemiczne, to może za chwilę. Jakieś monetki, to ja takie rzeczy bardzo chętnie. Ziemniaki, liny. Wzmocnione skrzynie, proszę bardzo. Moneta, miód. Czy ja coś mogę jeszcze wytworzyć? Z losówek? Trochę mam tego. Więc mam nadzieję, że się trafią jakieś fajne pożywionka. Tym bardziej, że już 21 level gotowania, to już widać, że wpadają faktycznie te takie potrawki mocne, mocne, nie? Że faktycznie potrafią leczyć po 60 nawet życia. I takie rzeczy mi się przydadzą akurat. Ile ja w ogóle tego mam? I najlepsze jest to, że przez to, że ja je rozgotowuję, w sensie gotuję je po prostu, to też one mi miejsce w ekwipunku robią, którego nomen omen wiecznie mi brakuje, więc... Zdecydowanie się przyda, nie? I to zdecydowanie się przyda. Tylko mówię, brakuje mi tego, żeby można było zrobić... Stwórz więcej sztuk z losowych przedmiotów, nie? Naprawdę! To by mega ułatwiło sprawę. Tak jak tutaj jest stwórz wiele, nie? Co prawda ja tego nie potrzebuję generalnie, ale... Fajnie, że jest! O, to zatrucie sobie weźmiemy. Tu wszędzie jakieś znaki porysowane. Choć nie wiem, czy my... Powinniśmy tutaj... Czy powinniśmy tam... Iść. Ale chyba najpierw tu, nie? Bo to tak wygląda, jakby tu trzeba było coś zrobić. Choć tu nic nie ma. Fragment poroża, pępowina. O, tu się coś zrespi zaraz jak nic. Księga znaków. No dobra. Co ona mi daje? Bo to są te znaki, które tam są i tu są. I w ogóle są wszędzie. Ale szczerze, liczyłem, że jak tu przyjdę, to że w tym miejscu będzie czekał na mnie jakiś boss. W sensie, że po zebraniu tego coś się zrespi, będzie mnie chciało bić. Albo cokolwiek. A tu nic? Zupełnie nic? Ej, trochę jestem tym zawiedziony, szczerze mówiąc. Może to trzeba... Nie. Trochę jestem zawiedziony tym, że czasami... Nie dzieje się po prostu... Nic! Jakby nie... Bo gra mi się w tą grę naprawdę mega przyjemnie. Ma super mechanikę według mnie, jeśli chodzi o bicie się. No można by było ją trochę poprawić, okej. Ale jest naprawdę przyjemna. Bardzo fajnie się w nią gra. Nie ma zbyt dużo spadków FPS-ów. Od czasu do czasu się trafiają, jak się zaczytuje świat i okej. Ale... Fabularnie... Te misje poboczne wyglądają... Słabo! Wyglądają słabo. No niektóre mają jakiś tam dopowiadek. Coś można... dopowiedzieć jakąś... O kurwa! Się wystraszyłem. Coś tam można w nich zrobić. A niektóre są właśnie takie jak ta, czyli... Idź znajdź książkę.
w tym... w miejscu pradawnego druida, czy coś takiego. Podchodzisz, no ta książka jest super. No i generalnie to powinno wyglądać tak, że jakby masz tą książkę, super. I wtedy dopiero zaczyna się... O kurwa. O kurwa, ja nie chcę się z nimi wszystkimi tu bić. I później zaczyna się dopiero zabawa, nie? Kurwa mać, czy... oni mogą się bić, nie wiem, z tymi nieumarłymi na przykład? Albo z wilkiem, albo coś? Ja wiem, że ja chciałem się tu z kimś bić. Ale niekoniecznie... O, jakąś lokalizację jeszcze odkryłem. Ale niekoniecznie w ten sposób. Wow! O kurwa. Dobra, oni trochę biją. Jeszcze niedźwiedź kurwa za mną, no chyba was pojebało już całkiem. A czemu ten niedźwiedź ich nie bije, tylko się na mnie rzucił? No kurwa, co jest? Cały świat przeciwko mnie? Pojebało was? A ciąg ta wyjście. A ten niedźwiedź kurwa gdzie tutaj? No wypad! Gnoju jeden! Jebany, jaki on twardy! Dobra. Panie niedźwiedź, bo zaczynasz mnie pan denerwować już. Wypadł mi stąd. Pojedziemy raz. Dobra, i tam tych dwóch gnoi, którzy mnie chciało tak bić. Red Cap to tam do budy. Tych dwóch gnoi, którzy mnie chciało bić. Gdzie oni kurwa są? Gdzieś tam uciekli, dobra, walić ich. Walił ich pies. Ouu, płaszcz kapłanki. Na ramienniki, kaptur. Dobra, weźmiemy to. Dziennik kapłanki. Zobaczmy. Dziennik kapłanki. Wszechmatko, ratuj! Dalriata w naszej świątyni! Muszę przejść drogę, aby wyprosić u niej łaskę uratowania naszej przenajświętszej przystani. Dalriata twierdzą, że czcimy tę samą boginię, ale jak mam wierzyć tym dzikusom, którzy nawet nie potrafią pisać? Odwiedzę wszystkie kaplice, złożę ofiarę. Pozbieram każdą jej łaskę. Przekradnę się z powrotem do świątyni, złożę w jeden potężny amulet i to na pewno zadziała. Wszechmatka musi mnie wysłuchać. Nigdy nie uwierzę, że nas opuściła. O. A, to jest to, co na samym początku robiliśmy, tą ofiarę. Amulet Wszechmatki, właśnie. O, i mamy ten płaszcz. Kurna, tak teraz to wygląda. Zniszcz amulet łaski Wszechmatki i przywróć... No dobra, tylko... mam te dwa amulety. I wszystko fajnie. Tylko po co miałbym je niszczyć, skoro mam zebrać je wszystkie. Jak wiecie, co jest tam... zbierz je wszystkie, bla bla bla. Ale poczekajcie, bo tutaj jest na pewno... punkt szybkie podróży. O, i tutaj mamy tą następną misję swoją drogą. Ale zanim ją zrobimy... o kurwa... jakiś dziadek tu zastygł. To trzeba wyjebać tym gnojom, którzy tu są. Albo oni mi. Nie wiem w sumie co bardziej. Dobra, jeden zdech. Teraz czas na tego drugiego. Ja wiem, ten drugi to jakiś pociarz jest, ty. Zostaw te fotki na PvP, chamie. Kurwa. No nie. Nie zablokowałem. Dobra, wypad. Zdenerwowałeś mnie teraz. Kurwa, wielki topór. Dobra, bierę wszystko. Wielki łuk, czekan, stalowy pancerz. Dobra, wezmę wszystko, zaraz będziemy robić te... zaraz będziemy robić wymianki, zamianki. I w ogóle. Tylko najpierw pozbierajmy sobie, co tu mamy jeszcze. Bimber, tam to mnie nie interesuje. Bo może coś będę mógł wydupcyć po prostu. Z ekwipunku i na jedno wyjdzie. No na przykład to drewno zasrane, nie? Którego mam już milion. I ono niby miejsca nie zabiera, no ale... jednak mimo wszystko, no tam po trochę i się okazuje, że jednak dużo, nie? Dobra. Sprawdźmy, co my tu mamy.
120 pancerza. A ja mam marne 47. Tylko że wtedy jest ciężki pancerz. Ale on jest warty w chuj. Kurwa. Powiem szczerze. No, że jest to ciekawe, no jest to ciekawe. Zbroja do ciężkiego pancerza. No buty mam z ciężkiego pancerza, więc nie. Ile mi? 30. Kurwa, dużo. Kurwa, kurwa, szczerze mówiąc. Ten stalowy pancerz jest gówno warty, więc jego wyrzucimy. Nie wiem, czy to jest in plus, że... Kurwa, ten wielki łuk się nada. Ten topór jest na pewno lepszy od tego miecza, którego mam. I teraz tak, trzeba się zastanowić, co stąd mogę jeszcze wyrzucić. Mogę wyrzucić jeden kilo w jedną maczetę. Długi łuk czy wielki łuk? Poczekajcie, bo teraz tak. Nie, tu ma być wielki łuk, a tu ma być ta siekiera. Czy tam ten topór. Ten topór to tak, kurwa, jak halabarda trochę wygląda, no ale pomińmy. Okej. Okay. I ile mi jeszcze brakuje? 8, za dużo mam. No to drewno prawie całe można wydupić, nie? I dalej brakuje. Kurwa, to jest trochę problematyczne. A czyli on mi pokazuje jakby sumę ciężkości. O kurwa. No i co teraz? Kaptur kapłanki, tą zbroję wyrzucimy. To wyrzucę. Te buty rycerza jedne mogę wywalić, bo one mi nie są potrzebne. No i jeszcze trzy. To już kurwa bliżej niż dalej, nie? Młotek budowlany. I wędkę. No dobra, tylko to trochę nie rozwiązało mojego problemu, bo ja nadal jestem przeciążony. Więc w sumie... Wypadałoby się stąd wrócić. O, i mamy misję do skończenia akurat. Nie możesz podróżować podczas walki. Co mnie kurwa niby bije? A wilk. No idź mnie stąd tym wilkiem, no. Dobra, szybka podróż. I słuchajcie, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście zostawcie też suba, jeśli nie subujecie. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Powtarzam się, nie? No cóż. No nic, słuchajcie. Uciekam, zapraszam was do następnych. Na razie, no i cześć.